A kuku, stoję na czerwonym świetle, jak zwykle. A Boże Święty. Wczoraj, kurczę, miałem koszmarny dzień. Wczoraj miałem straszliwy dzień. Powiem wam. Chciałem się zabrać za wymianę tej cholernej żarówki. No ale kurczę, nie wiedziałem. Ta lampka dalej świeci, ale to nie jest problem. Bo przedwczoraj jechałem, kurczę, i już mi ta druga lampa tam zgasła. Także ledwie, kurde, na takim słabym oku, kurczę, świecącym wieczorem dojechałem do domu. I teraz wyglądała ta sprawa tak, że go kurczę, fix, no muszę coś ogarnąć, jakieś żarówki. A nie wiedziałem, czy tam wchodzą H4, H7, czy Pieron wie, co tam wchodzi, nie? Do tego. No i pojechałem tam, gdzie te opony. Miałem zakładanego do mnie, kurczę, wy się znocie na tym, nie robicie to dziennie, bo wiecie, kurde, ty. Jakie tam żarówki mają przyjść? No ten jeden przyszedł. No to otwórz maska, to tam zajrzymy. Ja myślę, on to kurczę, jak mi to dziennie robią, a to nie jest kurde, jedyny golf taki na świecie. I se myśla, kurczę, że ten, że on to będzie wiedział z głowy, albo tam o lista jakoś, albo coś, nie? No nie no, kurde, otwórz maska, dobra, otworzyłem mu ta maska. Wsadził tam łapska. Jakieś klamory tam wyciągnął, wyharatał ta jedna żarówka. Z jednej strony. No i ten, nie? Ja mu gadam, ale ja nie chcę, żebyście mi to zakładali, ja się to sam założę, tylko kurczę ten. Tylko, żebym miał ta konkretno, nie? Bo wczoraj był piątek, dzisiaj sobota jest. I to nie wiadomo, czy oni w sobotę w ogóle mają otwarte jeszcze, bo to teraz takie głupoty jakieś się dzieją na świecie. No i... Dobra, cak, cak, rachunek. Dwie żarówki. Jedna taką maleczko, a jedna H7. H7 tu przychodzą. No i dasem do tego cholernego auta. A wiecie, kurde, jak już był alergia, już miałem na to, żeby to w ogóle zakładać tam, nie? No i patrz, leży tam ta guma, ta kapa tako, ta klamra. Tako, ta klamra też była luźno. Ta co, ta żarówka czy nie, co się tak nadal zaklapuje. To już patrzę, kurde, ta kapa to bez problemu, ale ta klamra, no, kurde, czemu on ją całkiem wyciągnął? Ja sobie potem tak myślę, będę się z tym pierdzielał. Godom, kurde, do nich. A to już późno było w sumie. Godom, no idzie on albo nie idzie. Jezus, te ludzie, to jest niemożliwe. To, co się dzieje, to jest niemożliwe. W każdym bądź razie. Godom, kurcze, nie? Dom wam pić, dych, załóżcie mi to gówno, nie? Bo ja wiedział, że tam trzeba to porozkręcać i po tego i siego, ale oni go dają, nie, my już mamy fajrand, już do widzenia, fajabend już mają, nie? I tym. Kurczę, ja tam ta moja walizka z tymi kluczami i zaczynam tam rzeźbić i smeźbić, ale patrzę, oni tam mają brama taką, nie? I oglądam, kurde, jak się nie wyrobia, bo to trzeba pół auta rozebrać, żeby się tam dostać. Jak się nie wyrobia, to tym. To gówno. Ta jedna założyłem. Z drugiej strony, tam gdzie było dobro dojście, ta założyłem. To już miałem po jednym oku z każdej strony, świeciło. Wpakowałem się do auta i jada. A to chodziło o taką, tylko taką bez oprawki praktycznie, taki kawałek szkła jeszcze. To jest tylko, kurczę, ona jest spłaszczona taką na końcu. No i godom, dobra, to się zrobię przy warsztacie. Pojechałem na warsztat, napiłem się piwa na uspokojenie i gadam, kurczę, no teraz to trzeba szarpnąć w końcu to pierwieństwo. I o tam zaglądam do środka, nie dość, że ta klamra była luźno, to jeszcze, kurczę, ta kapa tam była ściągnięta, ale ta kapa to się tylko tak nakłada, to nie jest problem. No i patrz, jaki piękny dzień, jakie kurde fajne słoneczko, elegancko. No i godom, kurczę, fix, ta cholerno klamra. No nie, patrzę, kurde, lusterko wziąłem, z drugiej strony jak to jest założone, patrzę, bo normalnie ta klamra to jest tam
w tych innych autach się to jest trochę inaczej wygląda, a tutaj zaś też jest inaczej. Kurczę, i godą takie bagno. No nie dostana się, kurde, do tego. Musiałem wyciągnąć cały filtr powietrza. Ten, nie tylko ten wkład, ale ta cała obudowa z tego. Musiałem to powykręcać, te wszystkie odmy, nie odmy, bo tam też taką mini odma jest, taką. On zaciąga powietrze tam do tego pieroństwa. I te wszystkie klamory i tak dalej. No i wsadzą tam ta łeb, już stoja praktycznie na głowie, nogami do góry, na samej głowie stoja. Bo tak to wyglądało na pewno z zewnątrz. I tak dalej, i tak dalej. Jedźcie, 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 kolarze się znaleźli. Jedźcie, jedźcie. Nie machaj głową, tylko jedź, babo. Od machania to są inni. I ten. No. Jarek go do kurde, a to jest niemożliwe, tam też popróbował, ale stwierdził, że to gówno jest nie z tej ziemi, nie? Że tam się kurde nie idzie dostać do tego lerstwa. Wyciągłem cały akumulator, cała ta obudowa z akumulatora musiałem też wyciągnąć, żeby ta łeb tam wsadzić, żeby tam pokukać, kurde, jak to ma być zrobione, jak ta klamra cholerną, on ją wyrwał. I tak, wyrwał skubany, nie dość, że normalnie powinien go pojechać teraz zbić mocno. Ale nie mam czasu, bo szkoda mi dnia. Nie Jarka, tylko tego, co wyrwał, te, żeby było jasność, co wyrwał tego mechanika po prostu. No wyrwał mi kabel z tej jednej wtyczki, tam, bo on mi go, ja w razie czego to za kabel ciągnąć. Ja się myślę, kurwa, facet, jak ty za kabel ciągniesz, to coś z tobą jest nie tak. To oprawka, za oprawka się łapie i trzeba wyciągnąć, a nie za kabel wyszarpać. W każdym razie urwał mi jeden kabel. Ta klamra wyciągnął. No i oto potem patrzę, nie, przy warsztacie, kurde, też już ciemno było jak w dupie. Lampki, nie lampki, kurde, tam ledy, nie ledy, sredy. No i rzeźbia, głupi, i rzeźbia. W końcu mi się to udało zrobić. Nie miałem innego wyjścia, musiałem... A to nie idzie ta końcówka sama wymienić jako taką, bo to tam, kurde, tam to jest cała wiązka. To jest podłączona jedna żarówka do drugiej żarówki i tak dalej, i tak dalej. No i musiałem ta cholerna całą wiązkę, nie ta cała wiązka wyciągnąć, bo bym musiał całe auto całkiem rozebrać już. W każdym razie udało mi się to wydobyć, ta wtyczka. Ta jedna, kurde, końcówka na tym kablu tam została, udało mi się wydobyć ta wtyczka. No i ta wtyczka, którą on urwał, wziąłem na warsztat i już nie nagrywałem tego, bo to, kurczę, bo przeklinania było dużo strasznie na tym filmie, byłoby strasznie. I ten, no to gówno, co urwał, to na dworze to tam, ja tam już zimno było wczoraj, tramo my 9,5 stopnia, patrzcie. A wczoraj tam już było chyba z 2,5 stopnia i to tam, kurczę, na dworze zmarznięte łapy, jeszcze ta moja ręka prawa w ogóle nie działa, wiecie jak jest, nie mam czucia. No i co się okazało? Okazało się, że ten, musiałem to tam przylutować zaś na nowo, nie? Nie posztuklować byle jak, tylko kurde zacisnąć zaciskiem i polutować, kurde, i tak dalej, zaś to wsadzić razem. No i działo, nie? No ale kurczę, przez to, że to takie wyciągane było, wysmolone, to tam było takie, jakby to powiedzieć, te blaszki były takie, kurczę, za mocno zaciśnięte i oto rozszerzył troszkę śrubokrętem tego, ale przy wsadzaniu tej żarówki po tym, a ona jest tylko szklaną, ona nie ma żadnej oprawki, tylko szklaną i takie dwa druciki. I to tam za ciężko właziło i to szkiełko się troszkę uszczerbiło, nie? I ten, no i tam styku, kurczę, nie ma, dlatego jeszcze mi ta lampka świeci malutko, bo ta jedna postojówka, kurde, nie świeci, to jest taka maluciko żarówka. I o, ta starą mam jeszcze, kurde, ta spolona jeszcze mam, to się jeszcze kupia gdzieś indziej już tako. I jeszcze kiedyś to tam wsadza, bardziej to trochę śrubokrętem rozszerza i będzie dobrze. Ale już przynajmniej mam światło, łoczyska już mi działają, to już jest dobrze. No bo już tak godą, kurczę, fixtrzek taki półślepy jechał już tam. No. I widzicie, przy takiej opowieści przyjechaliśmy na warsztat. Koniki się tu jeżdżą. Nie ma już tam łazi.
banek stoi tutaj. Majster siedzi tam, kurde. Już tam coś machał w środku, kurde. Ej, mało. No. Dobra. Wyłajrzymy, kurde. To Jarek też chciał mi pomóc wczoraj, spróbował to tam, wsadził tam ta głowa też do tego i go do kurcze. Ale gówno wyprodukowali go domu. A ty co? No i cię połóż, połóż się. No i cię połóż. Mam cię pogłaskać trochę? Ja? Mam cię trochę pogłaskać? No. No i co? No. Dobra, i cię połóż. Połóż jakaś tam. Beczkowozy tu, kurde, są. Beczkowozy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, patrzcie, ten to jakie feng shui zaś tu narobił. Niebieskie, wczoraj jeszcze niebieskiego nie było, teraz zaś niebieskie piszą. Naprawdę mi Pawłowie sprzedał. Sprzedał, no ja, bo on potrzebuje dużo popów, ja. To. Patrzcie, co on to robi. Ile tego chyba wyciągnął klamorstwa, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A ja opowiadał przed chwilą, jak wczoraj ta żarówka robi, jak na głowie stoję pół dnia. Jak mi to spieprzył ten mechanik. O Boże, kurde. Nie mogłem się, kurde, dzisiaj wygramolić. Jezus, jeszcze mi kapelusz spod, kurde. Ah, mój fajny kapelusz. A, piec tu nahajcowany, bogato. Ja muszę sobie pojechać na potencie. Patrzcie, jak ten tu na Marasiuk, jakie kilomorstwo. Teraz będzie. Na patencie. Teraz na patencie będzie. Kurda, tu muzyka grozaś. O Jezus Maria, zaś ja YouTube przyczepię do tego. Już całkiem zapomniał o tym, że muzyka gra. Ale tak cicho gro to. Jezus, ale za ciepło jest. Dobra, na razie wyłączę, a potem będę na zewnątrz coś nagrywał. No Ema już się tam znalazła, legowisko. No tam pilnuje tych. No. Ona pilnuje tu, kurde, się leży na fajnym na sianku i ma bogato. Dostawa płyt, kurde, jest. Nie wiem, czy bym go dołem już, czy nie. Bo to są te płyty, co na warsztacie są na ten. Z jednej strony są cacula, a z tyłu plecy mają ciemne. Ciemne plecy. Dobra, to podwam zostam, to coś ponagrywam. Jak się spamiętam. Jednym zmajstrowanym. Ja wentylator by trzeba było założyć z drugiej strony, co ty na to? No ja to dojdzie. Dojdzie. To musi wysuszyć tak. Spokojnie. Wszystko od razu, ja? To musimy zobaczyć, które co. Jarek już zawsze lubił, od malutkiego się bawił takimi pompami. On zawsze lubił w pompach grzebać. To ci dam w prezencie, możesz wziąć? No, daj mi to. Dziękuję ci. Ja się to wsadzę do CD playera. Może mi to muzyka jeszcze. Tam jest na pewno Modern Talking albo ABBA.